Dzień później również w powiatowym zespole schronisk młodzieżowych odbyło się noworoczne posiedzenie Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. Na zaproszenie starosty jaworskiego Stanisława Laskowskiego i przewodniczącego rady Jana Jaśkowiaka, oprócz prezesów organizacji kombatanckich z terenu powiatu jaworskiego, przybył również wicestarosta Michał Lenkiewicz, który pełnił obowiązki współgospodarza. W trakcie spotkania przy słodkim poczęstunku podsumowano rok ubiegły i przyjęto harmonogram imprez o charakterze historyczno-rocznicowym, który rokrocznie Rada realizuje ze swoimi partnerami a są nimi powiat Jaworski, gmina Jawor, jaworscy harcerze, Jaworski Ośrodek Kultury, a także szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu powiatu jaworskiego oraz lokalne zespoły artystyczne. W trakcie wymiany informacji o aktualnej działalności stowarzyszeń kombatanckich dzielono się zarówno dobrymi, jak i smutnymi danymi. Pomimo olbrzymiej chęci i zaangażowania w pracę społeczną, kombatantów martwi malejąca liczba członków spowodowana naturalnymi procesami życiowymi, jak i rosnące koszty utrzymania biur i siedzib organizacji. I to pomimo dużego wsparcia ze strony samorządów. Dyskutowano nawet nad wnioskiem do naczelnych władz państwa o wsparcie finansowe organizacji kombatanckich, podobnie jak ma to miejsce w przypadku partii politycznych.